Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem słowiena Maryja, u Twego Maryjo, Królowo Polski, w godzinie apelowej modlitwy, Wigilię uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przychodzimy do Ciebie, aby wraz z Tobą oddać Jezusowi chwałę, cześć i uwielbienie. Pani nasza Jasnogórska, nie przestaniemy Ci dziękować za to, że jesteś z nami, w naszej biedzie i chwale, we wszystkim, od dawna i na zawsze, dopóki Polska nie zginie. Wyznajemy Ci każdego wieczoru o tej godzinie, w naszych kościołach, parafiach i domach. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, ale Ty też jesteś z nami, pamiętasz i czuwasz. Bądź błogosławiona i niech będzie uwielbiony Bóg, że nam sprawił. Chwalimy Go za wszystko, za ten chleb,
za tę obecność i za Ciebie, która nam te tajemnice przybliżasz i rozbudzasz w nas pragnienie chleba anielskiego. Dziewico Maryjo, wielbimy Boże ciało Twego Syna z Ciebie narodzonego. Mamy wiele powodów, aby dziękować Tobie za ten pokarm, który przez Ciebie z nieba stąpił i tak hojnie jest udzielany w tym sanktuarium i w naszych świątyniach. Święta Boża Rodzicielko, nakarmionych ludzi, którzy uwierzyli, przyjęli, uwielbili Syna Bożego z Ciebie narodzonego, a w chlebie utajonego. Policz, Matko, chleba niebieskiego, wszystkie odprawione msze święte. Z każdym kapłańskim wezwaniem wstępował na nasze ołtarze ten chleb żywy, a wielu nakarmiło się nim dlatego, że do Ciebie przyszli. Dziękujemy Ci za to, Maryjo. Podczas dzisiejszej apelowej modlitwy zapewniamy, że jesteśmy przy Synu Twoim, eucharystycznym chlebie. Pamiętamy, że jest nie tylko chlebem, ale żywą osobą. Czuwamy, by nie zatarła się w nas świadomość i wiara, byśmy nie stracili smaku chleba anielskiego. Święty Jan Paweł II mówił, że Kościół widzi w Maryi, niewieście Eucharystii, najbardziej wierną ikonę samego Kościoła i kontempluje ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego. Królowo Polski, modlimy się za cały Kościół Chrystusowy. Polecamy Ojca Świętego Franciszka, który na dzisiejszej audiencji skierował następujące słowa. W tym roku publicznie oddawanie czci Eucharystii jest mocno ograniczone, ale zawsze możliwe jest życie eucharystyczne. Papież podkreślił, że konsekrowana hostia uobecnia Chrystusa. Jesteśmy wezwani, aby szukać Go przed tabernakulum w Kościele, a także tabernakulum, w którym są cierpiący, osoby osamotnione i ubogie. A zwracając się do Polaków, zachęcił nas do powierzenia się sercu Jezusowemu, bo serce Jezusa otwiera ocean miłosierdzia. Miesiąc czerwiec jest waszym szczególnie drogim, gdyż jest poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu napełnionemu pokojem i miłością możemy powierzyć wszystkie niepokoje naszych serc oraz naszą niedoskonałą miłość. Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości źródło wszelkiej pociechy i ocean Bożego miłosierdzia. Niech Jezus cichy i pokornego serca uczyni nasze serca według serca swego. Modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, za księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława, metropolitę częstochowskiego, za księdza arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka, za wszystkich naszych biskupów i kapłanów. W roku 750-lecia błogosławionego Eusebiusza, założyciela zakonu Paulinów, polecamy ojca generała Arnolda, ojca Samuela, przeora Jasnej Góry, naszych ojców i braci, szczególnie tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje 20-lecie kapłaństwa z
ojcem Michałem, wikariuszem generalnym naszego zakonu. Modlimy się za seminarium i nowicjat. Prosimy o nowe powołania do zakonu Paulinów. Polecamy kapłanów i misjonarzy, alumnów osoby życia konsekrowanego. Prosimy o nowe powołania do służby Bożej. Polecamy Ci, Maryjo, ojczyznę naszą, prezydenta i premiera, wszystkich rządzących. Modlimy się za radiosłuchaczy, telewidzów, internautów, naszych rodaków żyjących na emigracji. Szczególnie oddajemy chorych, cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach, na kwarantannie. Polecamy lekarzy, służby medyczne, sanitarne, mundurowe, tych, którzy pomagają chorym. Oddajemy wszystkich naszych zmarłych. Polecamy Ci, Maryjo, księgi pisane do apelowej księgi, a także dzisiejszych pielgrzymów, księży neoprezbiterów diecezji kieleckiej, warszawsko-praskiej, diecezji płockiej, redakcje pracowników, czytelników naszego dziennika, dzieci pierwszokomunijne z parafii Sokolniki i parafii świętej Jadwigi z Częstochowy. Polecamy Ci, Maryjo, siostry Szarytki, które podejmują nocne czuwanie, prosząc o rychłą beatyfikację sługi Bożego, kardynała Wyszyńskiego. Modlimy się za księdza kanonika Romana Czermańskiego, 50. rocznicę święceń kapłańskich z Piotrkowa Trybunalskiego, a także za księdza Adama Stańdo, 25. rocznicę święceń kapłańskich z parafii Krzepczów. Dziękujemy za dar kapłaństwa i za wszystkich kapłanów, którzy 20 lat temu w katedrze zamojskiej przyjęli dar święceń prezbiteratu. Prosimy dla nich o dalszą opiekę Jezusa Chrystusa i Twoją opiekę, Maryjo, Matko i Królowo nasza. Modlimy się również za i prosimy o zdrowie, opiekę dla Marty i Bogdana, ich dzieci, 10. rocznicę sakramentu małżeństwa i zdrowie dla Jadwigi Notanek z Tymbarku. Polecamy wszystkie nasze intencje i nas samych zgromadzonych na apelowej modlitwie. Rozważamy tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Królowo Polski, Tobie zawierzamy naszą ojczyznę, parafię, rodziny, nasze wspólnoty, wszystkich łączących się z Jasną Górą i nas zgromadzonych na apelowej modlitwie. Do Ciebie wołamy, pod Twoją obronę uciekamy Ci, Święta Boża Rodzicielko. Pocieszyczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas pojednaj. Modlitwą suplikacji prośmy Boga o oddalenie pandemii koronawirusa i o dobre wybory w ojczyźnie naszej. Święty Boże, święty mocny, święty Rady Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Rady Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty
księży, arcybiskupów, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa. Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce. A wcześniej przestrzegał nas, że historia może płynąć wbrew prądowi sumień. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła? Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.